Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 22 grudnia w kościołach kaliskich będzie odbywała się noc konfesjonałów. Chciałbym z tej okazji zaprosić wszystkich do tego, żeby ten czas, czas Adwentu, jeszcze przygotowanie się do Bożego Narodzenia rozpocząć przeżyć, przygotować się. Przede wszystkim yy, poprzez sakrament pokuty. Poprzez przystąpienie do, do spowiedzi. Wielu kapłanów będzie w tym czasie spowiadało, także siostry zakonne, w szczególny sposób z klasztorów klauzurowych, z naszej diecezji, będą omadlały i przygotowywały grunt duchowy, do tego, żeby ta spowiedź była też spowiedzią gruntowną. Wiele osób nie chodzi do spowiedzi, nie przystępuje latami do sakramentu pokuty. A przecież wiemy, że grzech jest zaprzeczeniem naszej istoty. Uderza w to, co jest w człowieku najpiękniejsze. Niszczy przede wszystkim przyszłość. Odbiera nadzieję. Powoduje nawet tyle chorób fizycznych, nie tylko jakieś skostnieje duchowe. Odbiera szansę na nowe życie. Dlatego potrzeba oczyszczenia, szczególnie w roku miłosierdzia. I nie ma jednej drogi dla człowieka, który jest zakorzeniony w Chrystusie przez chrzest. Nie ma jednej drogi odnowy duchowej, odrodzenia, szansy na odbudowanie swojego człowieczeństwa, na rozbudowywanie tego, co w człowieku najpiękniejsze, jak droga sakramentalnego nawrócenia, sakramentalnej pokuty, przystąpienia do spowiedzi, otwarcia swojego serca, ze szczerością, z odwagą także wydobycia tego wszystkiego, co Człowieka niszczy, nazwania tego, przedstawienie tego wszystkiego Panu Bogu przez kapłana. Oczywiście nie jest to łatwe, ale jest to konieczne. Nie ma też innej możliwości, żeby być blisko z Chrystusem, żeby przeżyć święta Bożego Narodzenia radośnie, w komunii z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zapraszam serdecznie do tego, żebyśmy skorzystali z tej szansy. Sakramentu Pokuty 22 grudnia od godziny 19 do godziny 24. Aby ten czas był czasem dla nas łaski, aby Bóg mógł wlać w nasze serca swój skarb bliskości, jedności z sobą. Szczęść Boże!